Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Polska może zapomnieć o pieniądzach z Unii Europejskiej? Nie powinna zapominać, powinna ich jasno, stanowczo żądać i to robimy. A grozi nam utrata pieniędzy nie tylko, albo zawieszenie jakieś długoterminowe, nie tylko tych z Krajowego Planu Odbudowy, ale także tych tradycyjnych funduszy spójności? Wywołała się jakaś burza na podstawie jednego urzędnika, dyrektora w jednym z DG. Bo wczoraj to też powtórzył rzecznik Komisji Europejskiej w trakcie konferencji. No tak, ale uprawnionym jest tam komisarz do spraw budżetu, dokładnie, Hahn. I on jakby absolutnie nie twierdzi, że jest jakiś problem. A poza tym, żeby zabrać środki, czy zablokować, potrzebna jest mechanizm warunkowości, który nawet nie został wszczęty w stosunku do Polski, a co dopiero jego zakończenie ale w przypadku Węgier. Ale nie to mówią sama nasza wina, że jeżeli prosi się o wypłatę pieniędzy, no to najpierw ustala się ramy, ustala się warunki, sami je określiliśmy, tak mówią w Komisji Europejskiej, a potem informujemy, że ich nie spełniliśmy. Nie, to jest naprawdę jakaś taka gra urzędnicza, to jest wypuszczanie takich osób średniego szczebla urzędniczego, żeby trochę fermentu wzbudziły. To jest tak, jak można powiedzieć, jakimś palem uderzamy po kratach i my mamy się odzywać i protestować. Nie, my spokojnie patrzymy na to, co zostało ustalone, jakie elementy są jeszcze potrzebne i zmierzamy w jednym kierunku. A polski rząd wysyła jakiś sygnał do Brukseli? Nie wiem, czy poprosi na przykład naszego ambasadora przy Unii Europejskiej, czy ambasadora Sadosia na przykład o to. Ustalmy, co się dzieje. Unia Europejska, o co wam chodzi? Chcecie dać nam te pieniądze? Chcecie je zabrać? Mamy jakieś wyjaśnienie? No, jaki jest formalnie? Z całym szacunkiem, ale Lemaître, ja znam tego pana, ale to jest urzędnik i jakby nie będziemy się jako rząd ustosunkowywać do wypowiedzi jednego z urzędników. Tam pracuje kilkanaście tysięcy osób, z całym szacunkiem. Mamy dokumenty i mamy wypowiedzi oficjalnych urzędników, w sensie komisarzy, i to powinno wystarczyć. Taka reakcja kompletnie nie ma sensu, naprawdę. Jest ryzyko, że pieniędzy nie będzie także tych z funduszy spójności w takim razie? Ja w to nie wierzę, chociaż ja nie jestem w tym procesie, bo to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ale ja nie wierzę w to, ponieważ to by zakwestionowało ideę całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to jest kwestia wspólnego budżetu, w którym mamy udział, również składki. W związku z tym zakwestionowanie udziału w tym budżecie byłoby zakwestionowaniem również wszystkich innych pochodnych. Nikt się na to nie zdecyduje, tym bardziej, że nie ma żadnych podstaw. Mieliśmy wypowiedź Hahna, który mówi o tym, że wskazują urzędnicy różne nie podstawy, ma tak, powiązania chociażby między bezpieczeństwem budżetowym, a nawet jakimiś zarzutami co do wymiaru sprawiedliwości, więc ja się tego po prostu trzymam. Szerzej o tym wszystkim porozmawiam w ciągu dalszym naszej rozmowy, już teraz w radiu internetowym RMF24, ale także na stronie rmf24.pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Naszym gościem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Ceny energii, panie ministrze, ten temat. W piątek rząd przyjął projekt ustaw ograniczających wzrost cen energii, a dzisiaj na posiedzeniu rządu znowu je zmieniać. Dwie autopoprawki. O co chodzi? To są drobne, techniczne sprawy, które mają jakby uszczelnić ustawę, które mają doprecyzować. Bo przypomnę, chodzi o dwie ustawy. Jedno to jest ułatwienie i umożliwienie samorządom kupowania, a potem odsprzedawania mieszkańcom węgla. Kupowanie za 1500, sprzedaż za maksymalnie 2000 zł. Druga ustawa to jest maksymalna cena prądu dla małych i średnich firm oraz odbiorców wrażliwych, tak jak szkoły, szpitale i tak dalej. I co tu się zmieni? Dokładnie. I tam chodzi o doprecyzowanie. Na przykład też ja osobiście byłem zaangażowany, żeby ująć również placówki jak baseny samorządowe. Była tam kwestia rozróżnienia, czy to ma być tylko dla dzieci, czy ma być ogólnie dla całej działalności. Była kwestia rolników, czy tych, którzy nie są przedsiębiorcami, ale są na taryfie przedsiębiorczej, na przykład C, to czy oni powinni być objęci, bo oni są ani nie w MŚP, ani nie są rolnikami, nie mają tego limitu. Czy robimy poprawki rozszerzające, tak? Oczywiście, rozszerzające, żeby nikogo nie pominąć, żeby to było w miarę sprawiedliwe i też wykonalne, spójne. Pamiętajmy, że my w międzyczasie, bo w piątek to przyjmowaliśmy, we wtorek to było ogłoszone i cały czas odbywały się spotkania z Ministerstwa Klimatu, ale też pana premiera, MSW z wojewodami, samorządowcami. Cały czas zbieramy uwagi i staramy się ten system postawić w miarę tych trudnych, można powiedzieć, wariackich warunków, w miarę stabilny, w miarę przemyślany, skonsultowany z wszystkimi interesariuszami. Więc te poprawki mają charakter, można powiedzieć, no, poprawy czegoś, czego wszyscy by sobie życzyli po prostu. To dla jasności tylko, co dokładnie? Rozszerzamy o baseny samorządowe? One również będą chronione? Tak, precyzyjnie mówimy, że baseny w całej rozciągłości swojej działalności, zarówno co do starszych, jak i młodszych osób, one będą jakby dofinansowane tym limitem 785 za megawattogodzinę. Mówimy o pewnym rozszerzeniu w stosunku do rolników i mówimy o takich poprawkach, można powiedzieć, uszczelniająco doprecyzowujących. A
co jest z limitem 80%? Na to zwraca uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który mówił, że żeby mała firma czy średnia mogła skorzystać z tej tańszej taryfy, mówiąc w uproszczeniu, czy z tego maksymalnego limitu, no to może z tego korzystać do 80% zeszłorocznego zużycia, może mówię w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście, co powoduje, że firmy, które na przykład w dobie COVID-a były zamknięte, no ten limit dla nich będzie zaburzony, zafałszowany. Jest coś takiego, czy usunęliście to ostatecznie? To pokazuje, właśnie ta sprawa pokazuje, w jakim dynamicznym jakby środowisku funkcjonujemy. Pracowaliśmy i przygotowaliśmy projekt na podstawie projektu rozporządzenia jeszcze Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, przepraszam. I w międzyczasie wnioskowaliśmy o to, żeby to w tym rozporządzeniu, w tym projekcie zmienić. Udało się, 7 krajów nas poparło, wyleciał ten zapis limitujący pomoc dla MŚP do 80%. Został tylko zapis mówiący o tym, że ma być pewien system preferencji i myśmy natychmiast w ustawie naszej też to zmienili, bo takie było nasze oczekiwanie, nasz postulat. Czyli tego problemu już nie ma. Zostaje 100%. Co więcej, dajemy pewną preferencję, czyli ktoś, kto zejdzie do 90%, to tak jak w gospodarstwach domowych, będzie miał gratyfikację w postaci 10% obniżki jeżeli ktoś, 2-2-4. Licząc rok do roku, uda mu się ograniczyć zużycie energii o 10%, to dostaje... 10% nominalnie rachunku będzie miał mniejszy w 2024 roku, więc to jest pewnego razu zachęta, natomiast nie limitujemy tego 80-20. Czyli mamy tak, przedłużenie tarczy, mrożenie cen prądu, dodatek węglowy, limit ciepła, limit cen prądu. Ile to wszystko będzie kosztować w przyszłym roku? No sporo. Mi się wydaje, że trzeba docenić to, jaki ogromny wysiłek podejmujemy finansowy, żeby złagodzić dramatyczne konsekwencje. Wie pan, stać to jest jedno, ale przecież my nie możemy doprowadzić jakby społeczeństwa do zubożenia i do stanu jakby kompletnej niewydolności budżetowej, nawet tych średnio dobrze funkcjonujących, więc no, trzeba było taką reakcję podjąć, bez względu na to, jakie to konsekwencje finansowe za sobą niesie. Ja pamiętam naszych poprzedników, nie ma pieniędzy, na nic nie będzie. Ale taka reakcja by doprowadziła po pierwsze do gigantycznego bezrobocia. Wyobraża pan sobie bez stałej taryfy dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców? No widzę, co by się na wiosnę działo. Fala upadłości. Nie, no słyszałem o wielu przedsiębiorców, którzy podostawali niedawno rachunki wyższe o 300, 400, 700, 900 nawet procent. 2000 MWh, 2500 MWh. To byłoby nie do udźwignięcia, bo po prostu cały ten biznes byłby po prostu nierentowny. Więc musieliśmy tak zareagować, żeby w efekcie, proszę pamiętać, że każda teoria ekonomiczna w takich czasach wskazuje na jedno. Dzisiaj wszystkie kraje europejskie, a my sobie zdajemy z tego sprawę doskonale, walczymy o jeden wskaźnik. Utrzymanie niskiego stopy bezrobocia. To w dobie kryzysu jest najważniejszy parametr. I to jest lekcja z 2008 roku, z tego kryzysu, gdzie najpierw postawiono na zaciskanie pasa, na czym na przykład Grecja się wyłożyła całkowicie, a potem dopiero się okazało, że to jest zły pomysł, który wymyśliła Komisja Europejska i trzeba niestety iść jednak w promowanie inwestycji i utrzymanie miejsc pracy. Dobrze, bo tak pytam o liczby całościowe. Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowego, wylicza, że to wszystko będzie kosztować 100 miliardów złotych. Mniej więcej to jest ten rząd wielkości. Pan potwierdza, że o tym mówimy? Liczę to w głowie 26. 13, 7, 11, 6, 1, 9, 4, bo liczę też solidarnościową łącznie z nawozami. Mniej, troszkę mniej, ale no ja zakładam, że gdzieś może około 80 miliardów może to kosztować. Skąd weźmiemy na to pieniądze? Mówimy również o składnikach, które już zostały zawarte w ustawie budżetowej, nawet poprzednim, bo ta tarcza, która była antyinflacyjna, dotycząca obniżki podatków, to była bardzo duża udział, to jest ponad 30 miliardów, to już przecież mamy zaszyte w budżecie i to nam jakby znacząco deficyt nie podniosło. Proszę pamiętać, że budżet jest tak skonstruowany, że inflacja też poprawia dochody. W związku z tym to jest pewnego rodzaju przeksięgowanie i przesunięcie tego dla ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują. Nie trzeba będzie komuś zabrać, żeby nie, dać nie, absolutnie. No, widzi pan, że my jeszcze w tej dobie potrafiliśmy jeszcze kilkoma punktami obniżyć podatki, jak w związku z tarczą antyinflacyjną kilka pozycji podatkowych nie, tak, obniżyliśmy. Pan, akurat w pana gestii leży opiekowanie się przedsiębiorcami, tak? Przede wszystkim na pewno rozmawia pan z biznesem. Ja się zajmuję przede wszystkim ekonomią i doskonale pan wie, że wszyscy przedsiębiorcy patrzą na zimę, na wiosnę, na przyszły rok z dużą trwogą i dużym niepokojem, bo rzeczywiście zapowiada się co najmniej czas ogromnych wyzwań, żeby nie powiedzieć naprawdę bardzo trudnych czasów kryzysowych. No chociażby wzrost gospodarczy pewnie gdzieś w okolicach zera, może minimalnie na plusie. A tu się nie zgodzę. No, chociażby Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje dla nas 0,5% wzrostu PKB na przyszły rok. Ale są też prognozy na 1,5%, a my mamy budżecie 1,7. A proszę pamiętać, że to była diagnoza, w którym my kalkulowaliśmy w sposób niekontrolowany podwyżkę cen surowców i energii.
A dzisiaj mamy sytuację, w której my to zatrzymujemy na 7,85, co oznacza, że ta perspektywa, bardzo ponura perspektywa bardzo drogiego prądu, bardzo drogich surowców jest ograniczona. Ja to wszystko rozumiem, z tym, że trudne czasy. Ja przewiduję, że 2% w przyszłym roku jest możliwe. O, i to jest, to byłaby dobrą wiadomością, bo to był bardzo optymistyczny scenariusz, ale firmy mówią, że będą miały duże problemy. Może się okazać tak, że będą ograniczały produkcję, ograniczały zamówienia. To powoduje, że będą mniejsze wpływy podatkowe. Dlatego pytam, czy na te 100, jak wyliczą ekonomiści, czy 80, jak pan wylicza, miliardów, na ten cały rachunek prądowy, na tą akcję mrożenia, ograniczania cen prądu, czy nam starczy pieniędzy? Czy nie będzie tak, że gdzieś w okolicach maja przyszłego roku okaże się, nie mamy pieniędzy? To podejście i taki pesymizm, myślę, wydaje, że po poprzednim tygodniu on został trochę już zredukowany, ale proszę pamiętać, że nam bardziej grozi to, żeby nie zahamować popytu, żeby nie zahamować konsumpcji, żeby nie zahamować normalnego przepływu, bo przedsiębiorcy nie boją się spadków z tego powodu, że przestaną produkować, tylko że będzie mały popyt. Przy tej cenie energii oni są w stanie gotowi produkować co najmniej tyle, ile w tym roku, w kolejnym, tylko żeby był popyt. I my też jesteśmy gotowi jako konsumenci paradoksalnie płacić nawet więcej, jak słyszymy, że wszędzie teoria oczekiwań inflacyjnych, jak słyszymy, że wszystko drożeje. Są tego granice i dlatego tu jest cienka granica między polityką monetarną i stopami, podwyższaniem stóp procentowych i drogim pieniądzem i ograniczeniem w związku z tym konsumpcji, jakby można powiedzieć trochę optymalizowaniem budżetów, rezygnacją z niektórych dóbr, bo to może wystudzić nam gospodarkę i w związku z tym przedsiębiorcy nie będą mieli dla kogo produkować. A będzie nas stać na przedłużenie na przyszły rok tarczy antyinflacyjnej, czyli przede wszystkim mówię o obniżeniu stawek VAT na żywność, na energię, na wiele innych dóbr tych podstawowych. Będziemy obserwować, jakie będą ceny. Jeżeli nie będą się stabilizować, to będziemy to utrzymywać, ale tu decyzji jeszcze nie ma. Wszystko zależy, dlatego co 3 miesiące podejmujemy decyzję, obserwujemy, jak się zachowuje inflacja i czy na przykład opanowanie surowców, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że jeszcze mamy kwestię gazu. Jest ona do zmitygowania, natomiast mamy ciepło, mamy prąd, mamy surowce w postaci węgla, no opanowane, w sensie zaordynowane działania i jeszcze zastanawiamy się tylko nad gazem i muszę panu Państwu powiedzieć, że wszystko to wskazuje, mam z nocy informacje z rozmów w Brukseli, że idzie wszystko w kierunku kapu na gaz, czyli europejskiej decyzji o obniżeniu maksymalnej ceny gazu. Niemcy zostały złamane. Mamy 17 państw koalicji, które są za tym. Niemcy się strasznie opierały. Chyba pod tym naporem ustąpią. Nie, tak pytam, bo VAT na żywność, który jest elementem tej tarczy antyinflacyjnej, okej, to jest problem mój, pana, naszych słuchaczy, bo to dotyczy naszych budżetów domowych, tak? Ale VAT na energię jest już problem dla przedsiębiorców, którzy mamy połowę października, drugą już, muszą planować budżety na przyszły rok. I dla nich to jest kluczowe, czy będzie ta stawka, czy jaka będzie, tak? Na ciepło, na energię. Każdy przedsiębiorca musi ułożyć biznesplan, a czasy są trudne. Może warto im powiedzieć, co w przyszłym roku, czego się spodziewać, czy chociażby ta energia będzie obłożona tymi niższymi stawkami. Panie doktorze, niech pan zerknie na plany finansowe przedsiębiorstw na 2023 rok, które były pisane we wrześniu. Tam średnia cena energii netto była wpisywana w te plany na poziomie 1100-1400 zł. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że mamy energię, obniżamy do 785, to te wszystkie bojaźnie dotyczące nawet VAT-u i tak dalej stały się dużo mniej poważne, dużo mniej jakby ryzykowne. Sama stabilizacja ceny. Ja spotkałem przedsiębiorca z branży ceramicznej, który w piątek przyjechał i mówi, on ma w kontrakcie 1700. I on mówi, on do naszego ogłoszenia decyzji uważał, że zrobił świetny biznes i dzięki temu ma rentowność przedsiębiorstwa, bo na pewno nie zapłaci 3, a na wiosnę może kosztować to 3000 za megawattogodziny. A my mówimy mu 785, co więcej, ten kontrakt jego będzie zaktualizowany, zaaneksowany do tej wartości 785. Więc te nastroje, chętnie zleciłbym takie badania i to zweryfikujemy, jak dzisiaj przedsiębiorcy podchodzą do sytuacji poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej. Na pewno przedsiębiorcy są przerażeni tym, że nie można czego planować, niczego. No, nie da się. Nie wiemy, co będzie teraz za miesiąc. Się da. Tak. Oczywiście mogą być przerwane łańcuchy dostaw, może nie być dostawy na coś, może być bardzo ograniczony popyt na jakieś elementy, ale ta dynamika i szaleństwo prądu zostało opanowane. Dobrze, porozmawiamy o pewnikach, zmieniając zupełnie branżę. 2 miliony rodzin w Polsce jest pozbawionych możliwości mieszkania we własnym, należącym do nich mieszkaniu. Jest jakieś rozwiązanie dla nich? Coś przygotujecie? Bo czasy znowu bardzo trudne dla ludzi chcących kupić mieszkania. No,
znaczy ten miernik, on nie jest jakby do końca adekwatny, on nie oddaje jakby sytuacji, bo jest część osób, która jakby też nie chce mieszkania, popatrzmy na kraje zachodnie, no tam się nie kupuje mieszkań, tylko się po prostu wynajmuje i to jest dość naturalne. No, jeżeli ktoś chce kupić, to natomiast mówimy o tych, którzy... To osoby zarabiające, średnią krajową, rodzina 2 plus 1, wyliczenia bankowe. Zdolność kredytowa w tej chwili po podwyżkach stóp procentowych to jest 150 tysięcy złotych kredytu. Za 150 tysięcy ciężko kupić teraz mieszkanie w mieście. No może gdzieś na wsiach da się. Natomiast za 150 większego mieszkania, gdzie ta rodzina 2 plus 1 komfortowo się pomieści, nie da się. I to się utrzyma przez lata. Jak pomóc takim osobom? Znaczy, szanowni państwo, no nie ma się co dziwić, że dzisiaj Polacy nie chcą brać kredytów i kupować mieszkania na kredyt. Nawet jeśli mogą, to wstrzymują tą decyzję w związku z tym, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe i pewnego rodzaju niepewność co do tego zatrudnienia, awansu, waloryzacji swoich wynagrodzeń corocznie i tak dalej. Pewne jakby podstawy zostały zachwiane poprzez wojnę na Ukrainie i COVID. W związku z tym mamy jakby wstrzymanie, ja się temu absolutnie nie dziwię. Natomiast jak ustabilizujemy sytuację z właśnie stopami procentowymi, widzimy tendencję do spadku, zaproponujemy rozwiązania dla takich 2 plus 1, ale też dla osób samotnych, które chcą kupić pierwsze mieszkanie i będą miały preferencyjny kredyt. Zresztą pan prezes już o tym wspominał. Wypracowaliśmy takie rozwiązanie, jest pytanie, kiedy je uruchomimy i czy będzie tutaj zgoda polityczna w tym zakresie, ale na pewno tym chcącym co do zakupu pierwszego mieszkania będziemy tę sytuację ułatwiać i państwo jest to winne takim osobom. A jest pan w stanie powiedzieć, kiedy uruchomicie ten program? No dzisiaj ogłaszanie czegoś takiego, ja jestem gotowy, tylko dzisiaj ogłaszanie czegoś takiego w dobie właśnie tak niskiej zdolności, ryzyk i tak dalej, ten program też może nie cieszy się powodzeniem, dlatego że nawet najtańszy kredyt dzisiaj nie jest dobrze widziany, bo nikt nie chce dzisiaj jakby zawierać umowy kredytowej, chociażby ona była za 0,5%, no bo jest ryzyko, że za chwilę będzie wyżej, i że coś może się zmienić, górę, tak. że ten program może być w jakiś sposób zweryfikowany, więc ustabilizujmy sytuację kryzysową związaną z wojną na Ukrainie, ustabilizujmy stopy procentowe, wtedy wyjdziemy z propozycją. Ważne też dla osób, które chcą kupić własne mieszkanie, ale także generalnie się rozwijać, zakładać rodziny i tak dalej, jest pewność i stabilność zatrudnienia. Ona wiąże się również z pana działką, czyli również z przedsiębiorczością. Czy w związku z tym trudnym czasem, który przed nami rozważacie, powrócenie do czegoś, co byłoby ideą tarczy PFR na przykład. Jak pamiętamy z czasów COVID-u, Polski Fundusz Rozwoju przygotował taką tarczę, to polegało mówiąc najprościej na tym, że firmy mogą dostać dotacje, które nie muszą zwracać, jeżeli utrzymają zatrudnienie. Możliwie jest teraz powrót takiego programu. Liczycie, czy nas na to stać i czy coś takiego może wejść właśnie w tym kryzysie energetycznym, czy to już jest niepotrzebne w związku z wprowadzonymi zmianami? Według mnie to jest kompletnie inna sytuacja. Proszę pamiętać, że tam mieliśmy do czynienia z przestojem produkcji w związku z tym, że były zamykane poszczególne branże. W związku z tym oni mieli przestoje, które musiały być jakoś wyrównane, żeby utrzymać te miejsca pracy. Musiały być środki jakby zewnętrzne. Natomiast dzisiaj nie ma przestojów administracyjnych wprowadzanych w związku z COVID. Nie ma jakichś blackoutów, które by pozwalały zatrzymać produkcję, nakazywały zatrzymać produkcję. W związku z tym ja uważam, że wpompowanie w gospodarkę jeszcze, nie wiem, kilkudziesięciu miliardów z takiej tarczy wygenerowałoby inflację i byśmy gonili króliczka. To znaczy ci przedsiębiorcy dostaliby te pieniądze, wydaliby je na rynku, ostatecznie wszystko by zdrożało, a pracownicy oczekiwaliby podwyżek i te pieniądze pracodawcy musieliby oddać w podwyżkach. To nie jest ta sytuacja. Przedsiębiorcy mają ustabilizowaną sytuację z prądem. Inne czynniki wzrastają na poziomie inflacyjnym, ale nie o 300-400%, więc jest pewien klimat i ekosystem do spokojnego prowadzenia biznesu i na ten moment taka reakcja nie jest potrzebna. A propos stabilności zatrudnienia, jak wygląda pana stabilność zatrudnienia? Ma pan w gabinecie kartonik do spakowania się w swoim ministerialnym, czy nie? Każdy powinien mieć. Każdy minister, czy każdy z nas? Każdy minister powinien mieć. Bo ja już się przestraszyłem. Dzisiaj jest tak dynamiczna sytuacja, że podajemy sztafetę i ktoś biegnie dalej, jeżeli jest taka decyzja polityczna. I ja nigdy o żadne stanowisko się nie starałem i nigdy o nic nie zabiegałem, tylko podejmowałem się wyzwania, które ktoś mi przedstawiał. Ja w każdej chwili mogę robić różne rzeczy w życiu. A ma pan sygnał, że pana misja na obecnym stanowisku ministra rozwoju i technologii może się zakończyć wkrótce? Żadnego sygnału w tej sprawie pytam, nie mam. Bo widział pan, co się ostatnio działo w polityce i niektórzy politycy mówią, że pan też jest jedną z osób, które bliskich premierowi, które mogą stracić pracę w ramach tego ograniczania wpływów premiera. Nie słyszałem o tym, podpytywałem nawet... Na pewno pan słyszał. Nie słyszałem o tym, żeby takie decyzje były, absolutnie. Podpytywałem nawet osób decyzyjnych, nie słyszałem o takich informacjach, co nie wyklucza, że zawsze może to nie, się zdarzyć. Nie, bo kilka osób związanych blisko z premierem już musiało stracić stanowiska. Michał Dworczyk, czyli szef kancelarii, Konrad Szymański, czyli minister nasz unijny, Marcin Chuldziński, szef KGHM-u, którzy też panowie blisko współpracowali, więc pytanie...
Co z panem? Naprawdę. Pan czeka. Nie mam takich sygnałów, ale nie ma rzeczy niemożliwych. A to spięcie, które było na którymś momencie publiczne między premierem a wicepremierem Sasinem, już zostało zagaszone? Już jest teraz zgoda, szacunek, budowanie? Nie, to była dyskusja o sprawach merytorycznych. Myśmy się spierali często na spotkaniach dotyczących węgla o to, jak ten problem rozwiązać bardziej radykalnie, mniej radykalnie. I to była dyskusja, trochę przedmiotów personalnych to była dyskusja merytoryczna, natomiast nie, absolutnie. To była dyskusja w ramach problemu. Ja bym sobie życzył, żeby takie spory były w różnych środowiskach politycznych, żeby się spierać o to, jak problem rozwiązać. Bo wiemy też, z czym dzwonili do nas spin doktorzy różnych stron, a kiedyś to jest zagaszone, spory, czy nie? Kiedyś były spory polegające na tym, jakby czegoś nie zrobić. A my spieraliśmy się na rozwiązania. Nie ma tego sporu. Myślę, że prezes absolutnie przeciął jakby tę sytuację i powiedział, że po pierwsze premier zostaje i ma stabilną pozycję, po drugie należy współpracować, po trzecie mamy wspólne wyzwania. I jeżeli wszystkie ręce na pokład według tej zasady nie zafunkcjonują, to będziemy mieli przeróżne kłopoty. I to z punktu widzenia takiego społecznego, ale też z punktu widzenia politycznego. Więc myślę, że wszyscy to zrozumieli. A przed wami jakieś 12 miesięcy rejsu do następnych wyborów. 12, 13 zależy. Jakieś. Bardzo ciężkiej pracy, bo myślę, że spotkamy się za 4 miesiące, czy za 5 w nowym roku na początku i będziemy rozmawiali o problemach, o których dzisiaj nawet nie śnimy. W związku z tym musimy być gotowi na wyzwania, które przed nami są z pewnością. I żebyśmy nie rozmawiali o rosnących cenach energii. Myślę, że na pewno nie, bo te rozwiązania od 1 grudnia będą obowiązywały cały 2023 rok, więc przynajmniej koszty energii mamy opanowane. A ja bym sobie życzył, żebyśmy nie mieli poważniejszych problemów. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję za pana czas i bardzo za państwa dziękuję. Czas. Do usłyszenia.